No, mamy 9:57. Przed chwilą widziałem Pysię. O, jest. To jest ta kotka, co 2 lata temu mieszkała w kanałach ciepłowniczych tam przy naszym oddziale. Przyszła. Chciałem dać jej chrupki, nasypałem jej, ale nie chcę. Oj, kicia, kicia. Czemu nie chcesz? Nie chcesz. No. Najedzona. Ciekawe, gdzie ona się podziewa. Patrz, Balbinka wyszła zobaczyć. O, gorąco im. Położyły się kicie. Kiciula, gdzie ty chodzisz? Ja cię chyba 2 miesiące nie widziałem, kicia. Co? Gdzie ty chodzisz, kiciulka? Nazywam je Pysia Pusia, bo ona ma białą bródkę. Taki pysio. Ładne. I jeden z kociaków jest, no, kopia jej kopia, dosłownie. No i Albineczka nawet przyszła tutaj. I co będziesz robić tutaj, kiciulka? Długo u nas zagościsz, co? Gdzie ty w ogóle mieszkasz, powiedz? Czy ja cię nie widuję? U pana Władka cię nie ma? O, i Mila jest. Gdzie idziesz, kiciulka? Co? Też się położysz? A, położy się i fikumiku zrobi. I fikumiku. I mamy 3 kotki. No tak. Nie chcę jeść. O, mamy 4. Przyszedł Romeo. Przywitaj się. Haha. Nie chcę, syczy na niego. No i Romeo zwątpił. Na tamte nie syczała. Na Romeo syczy. Uszy jak skuliła. O. Romeo, zostaw. Romeo chyba ją gania. Uciekaj, Romeo. Uciekaj, Romeo. Prawdopodobnie ona go zna, że on ją gania. I ona już się broni. To Romeo cię zawsze gania? No. Poszła kicia. Albinka też gania niektóre koty. Mamuśkę gania. Aż ucieka. No. A gdzie ona się tu schowała? Kiciulka, co? Chcesz kurczaka? Tak? Kicia? No ale nie ma, już wszystkie dałem. No, nie ma, musisz poczekać do południa. No, kiciula. No to stare kości z wczoraj. Nie wiem, co to w nocy było, to też przebrało. Zostały już takie zmielone, którego nikt nie chce. Nawet pan Zygmunt dla psa nie chce. No. Czekaj, kicia, ja tutaj zgarnąłem do tej torby dla pana Zygmunta. Skoro ty chcesz mięsa, to może tutaj coś znajdziemy. Masz, masz, wybieraj sobie. No, tam skóra jest. Wygląda, że ona chce z kurczaka. Masz, przebieraj sobie. Tu masz jeszcze skórkę. Nasze nie chciały jeść, to zgarnąłem dla pana Zygmunta, a ta zabłąkana dusza przyszła i chce kurczaka, nie chce chrupek. No to masz chrupki, te kurczaka. No jedz kicia. No ciepło jest.
i będzie dzisiaj gorąco. Już jest parno. Już mi się klei koszula do ciała. Zaraz zobaczymy, ile stopni. Jak jest tak ciepło, to pomaluję słupki na czarno. O, tutaj mam tą emulsję do konserwacji na czarno. No, 21,6. Rano było o 6, niecałe 15 stopni, także dzisiaj zapowiada się, kochani, upałek ładny. Nasze mikrusy latają. A tamte śpią w budzie. Polatają, polatają i śpią. Mama cyca im da i znowu śpią. A, który chce, to gania. A ten gania. No dobra. Co, Romeo? O, gacuś, kiciulek. Kiciulek. Który to tam na dachu, mi się wydaje. No skacz, Romeo. A, tu gołębie. Gołębie tam urzędują na gałęziach. Tam trzeba uważać, nie podchodzić pod te gałęzie, bo tam są suche. One skakają po tych suchych. Jeszcze jaki konar spadnie z 10 metrów na głowę, taki 5-centymetrowy czy więcej, to może się wbić ładnie w głowę. No, to tyle.